Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam o teście opon Obor Ripple. To jest test, który przeprowadzałem najdłużej ze wszystkich opon. To jest najobszerniejszy test, test podczas którego zrobiłem na tych oponach chyba wszystko, co tylko możliwe, co dało się zrobić. Ale żeby było ciekawiej, to opowiem też Wam o tym, jak po 30 minutach mogłoby nie być w ogóle tego testu. Także zapraszam, zaczynamy! The producer. Pierwsza rzecz, o której Wam opowiem, to jest to, jak tego testu mogło nie być już po 30 minutach. Ale zanim to się stanie, zapraszam do obejrzenia, jak opony Obor Ripple prezentują się na kładzie. Mój test tych opon wiąże się z ciekawą historią. Zawsze zanim zacznę testować opony, albo jak już jestem gotowy do testowania opon, wrzucam jakąś zajawkę, jakieś zdjęcie, czy to na Instagram, czy na YouTube'a, czy tam na Facebooka, co będę testował, co zaczynam testować. No i tak właśnie zrobiłem z oponami Ripple. Wrzuciłem zdjęcie i pod tym zdjęciem wywiązała się jakaś tam dyskusja, podczas której jeden z widzów napisał mi, że jeździ na tych oponach, na teraz nie pamiętam, na 0,7 czy nawet na 0,9 bara i że jest bardzo zadowolony. Generalnie ja opon w kładzie nigdy nie ustawiam na tak wysokie ciśnienia, zwłaszcza do jazdy w terenie. No ale widz był tak przekonujący, że będąc na wulkanizacji kazałem faktycznie ustawić sobie te 0,9 czy tam 0,7 bara ciśnienia w oponach. No i tak złożone koła zmontowałem na kładzie, postawiłem kłada. No i dwa tygodnie później wyruszyłem na przejażdżkę. Słuchajcie, to była masakra. Ten kład mi się ślizgał, ten kład słabo radził sobie pod górki, słabo radził sobie w błocie. No generalnie po 30 minutach przyszło mi do głowy, że to jest w ogóle opona nie dla mnie i ją ściągam. Natomiast na całe szczęście byliśmy w trakcie wyjazdu i po drodze trafiła się stacja paliw. I coś mnie tak tknęło, żeby podjechać na tą stację paliw i zobaczyć jeszcze, ustawić sobie ciśnienie w oponach. Podjechałem, podłączam się na stacji paliw ze sprzętem, z wężem do nabijania ciśnienia i patrzę, a tam właśnie to ciśnienie 0,7 czy 0,9 bara. I dopiero wtedy, słuchajcie, przypomniałem sobie, że przecież ja, sugerując się tą opinią jednego z Was, ustawiłem takie ciśnienie w oponach. Od razu ciśnienie w dół na 0,3 i pojechałem dalej testować. I dopiero wtedy tak naprawdę te opony pokazały, na co je stać. Zanim opowiem Wam o moich odczuciach i o tym, w jaki sposób testowałem te opony, jeszcze kilka suchych faktów. Głębokość bieżnika tych opon to jest około 26 mm, czyli całkiem sporo. Jeśli zaś chodzi o wagę tych opon, to opony tylne ważą 15,6 kg, a opony przednie 12,9 kg. Na wstępie tego materiału powiedziałem Wam o tym, że to był bardzo, bardzo długi test, bardzo żmudny i działo się bardzo dużo. I faktycznie tak było. Udało mi się, poza tym, że naprawdę przetestować te opony w każdych warunkach, łącznie z jazdą po śniegu, z jazdą po szutrach, to dodatkowo zaliczyłem 500-kilometrowy wypad na Biały Bór. Testowałem te opony na najwyższej w Polsce Piaskowej Górze. O czym Wam opowiem. Testowałem te opony na Polaris Campie, gdzie zrobiliśmy około 200 km po trasach poligonu draskiego. W międzyczasie byłem też jeszcze raz na takiej wycieczce cross country na poligonie draskim. Także powiem Wam, że naprawdę robiłem na tych oponach wszystko, co tylko się da. I zrobiłem tych kilometrów naprawdę bardzo dużo. Jak dużo, to słuchajcie, no sam Biały Bór to jest 500 km, do tego raz wypad na poligon drawski to było z 250 km, do tego później znowu 200 km po poligonie drawskim, także tak naprawdę 1000 km zrobiono tylko tymi trzema wyjazdami, a tych wyjazdów było sporo więcej. Były górki, były szutry, także tak naprawdę przetestowałem je bardzo konkretnie. Co Wam mogę powiedzieć? Zacznę
od ogromnego plusu dla mnie, jak zawsze, stawianie na koło. Na dzień dzisiejszy to jest dla mnie najlepsza opona do stawiania kłada na koło, do przeskakiwania przez rowy. Wgryza się genialnie, stawia tego kłada naprawdę bardzo fajnie, idzie na tym kole jechać. Naprawdę postawienie kłada do takiego kompletnego pionu też nie jest problemem. I robi to świetnie. Do przeskakiwania, tak jak mówię, przez rowy te opony są genialne. Świetnie sprawdzają się w błocie i powiem Wam, że tak naprawdę wyjazdy, na których jeździmy, było kilka kładów na innych oponach. Były kłady na Anklach, były kłady na Scoprio. Na dzień dzisiejszy z moich odczuć, z moich obserwacji, tak naprawdę ja jadę wszędzie tam, gdzie na przykład Marcin jeździ na takim samym rozmiarze oboru Scoprio. Nie ma czegoś takiego, że on zajedzie dalej, ja stanę wcześniej. Tak naprawdę zajeżdżamy w te same miejsca. Jeżeli zakopujemy się, to w tych samych miejscach. Więc jest naprawdę świetna robota, jeśli chodzi o błoto, świetna robota, jeśli chodzi o czyszczenie tej opony w błocie. I to jest ich ogromna zaleta. Świetnie się na tych kołach jeździ szybko w cross country, świetnie się bierze zakręty. Porównując je do innych opon, one naprawdę, chociażby do Anki, one naprawdę bardzo fajnie trzymają zakręcie. I tył trzyma dużo lepiej w zakręcie. Łatwiej było mi wprowadzić w poślizg, czy też zerwać przyczepność z tyłu na Ankli, nawet na Cypressach. No nie będę tu już mówił o Scoprio, bo one faktycznie w zakrętach to już w ogóle pływają dużo mocniej w porównaniu do tej opony. Także ona naprawdę trzyma, naprawdę mocno przyspiesza, oddaje tą moc silnika na podłoże podczas rozpędzania się kłada. Bardzo fajnie również skręcają przednie opony, czego do końca nie byłem pewien zakładając je, bo bieżnik mają taki, a nie inny. Natomiast faktycznie ten kład się bardzo fajnie prowadzi, naprawdę jeżdżąc chociażby na Polaris Campie po poligonie drawskim, miałem z tego niesamowitą frajdę, dużo szybkich odcinków, jakieś skoki, świetnie sobie radziła ta opona. Pomimo jazdy na niskim ciśnieniu nie zdjąłem tej opony nigdy. Miałem raz gwoździa, naprawdę takiego fest gwoździa wbitego w to koło. Też dojechałem, wróciłem bez problemu. To powietrze zeszło mi tam po dwóch czy po trzech tygodniach dopiero tak, że zauważyłem, że coś się dzieje. Oczywiście bez problemu wulkanizator to załatał. Także są mocne, są twarde, bardzo dobrze się prowadzą. Świetnie zachowuje się ten kład na podjazdach, jeśli chodzi o jakieś górki, strome podjazdy. Naprawdę jest przyczepność, rozpędza się. Dawkowanie gazem powoduje to, że te opony zachowują się tak, jak chcemy, czyli czy przyspieszają, czy zwalniają. Mamy pełną kontrolę. Co jeszcze? No, piasek. No słuchajcie, jeżeli chodzi o piasek, to myślę, że tutaj najlepszym, że tak powiem, podsumowaniem tej opony jest to, że bez problemu ładowałem się w Białym Boże pod górę. Mało tego, nie tylko tym takim głównym podjazdem, którym tam zawsze wszyscy próbują, ale też z lewej strony, tam między choinkami jest taki podjazd, gdzie jest jeszcze bardziej stromo, to jest mniej rozjeżdżone. Też udało mi się na tych kołach tam wjechać. Także naprawdę, naprawdę radzą sobie świetnie na piasku. Wiadomo, w zależności od tego, jak dużo gazu damy, to tak te opony robią, tak jeżeli będzie tego gazu za mało, możemy się zakopać, bo bieżnik jest mimo wszystko dosyć agresywny. Jeżeli będzie tego gazu wystarczająco dużo, wystarczająco szybko się będą kręciły, to zamiast zakopywać się w dół, będą nas te opony pchały w górę. I to widać, to naprawdę czuć. Robią świetną robotę, porównując je do Cypressa, radzą sobie lepiej w błocie, radzą sobie lepiej w terenie. Niewiele gorzej, jeśli nieporównywalnie zachowują się podczas jazdy cross country na szybkich szutrach. Na piasku radzą sobie tak jak Ankla, nawet powiedziałbym, że chyba troszkę lepiej w błocie niż Ankla, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że od Ankli są lepsze właśnie w błocie, w piasku, równie dobre jak Cypress są na jakimś właśnie cross country, na szybkiej jeździe przez las, chociaż minimalnie wydaje mi się, że z przodu z Cypress był ciut lepszy. Natomiast z tyłu chyba mimo wszystko nawet Libre sobie radzą trochę lepiej. Jeśli chodzi o błoto, porównywalnie możemy ładować tak jak na Scoprio w błoto, w grube błoto i jedziemy, jest trakcja, a jeżeli tej trakcji zaczyna brakować, trzeba po prostu przeładować z gazu. Jest fenomenalne czyszczenie się opony na niskim ciśnieniu.
tak jak mówię, nie ma problemów, jeśli chodzi o jazdę na niskim ciśnieniu, te opony są dosyć twarde, więc ciężko ją naprawdę zdjąć z felgi, coś wymodzić, wykombinować. Jazda po kamieniach, po czymkolwiek nie sprawia im żadnego problemu. Także naprawdę fajna opona. Opona, bo powiedziałbym, taka mocno terenowa. Mocno terenowa, do wszystkiego wytrzymała. Natomiast, tak jak mówię, dla osób takich, które preferują jazdę mieszaną, czyli zaliczają wszystko, błoto, górki, piaski, wycieczki, wyprawy, tu się nie martwisz, tutaj dojedziesz. Zawsze dojedziesz, zawsze masz przyczepność, zawsze masz trakcję. Jeśli chodzi o stawianie na koło w wodzie, również nie ma z tym problemu. To, co ja lubię, czyli water wheelie, bez żadnego problemu, bez żadnego zastanowienia. Także dla osób takich, które preferują, tak jak mówię, powiedzmy w 70% teren, błoto, a w 30% cross country, jakieś tam wycieczki, to jest właśnie taka opona, bardzo Wam ją polecam. I gdybyście mnie zapytali dzisiaj, które bym z tych wszystkich opon, które testowałem, wybrał, to w głowie chodzi mi cały czas taka jedna myśl i tego się ostatnio mocno trzymam, że ja bym sobie, gdybym miał zrobić taki naprawdę idealny, powiedzmy złoty środek, najlepszy opon, zestaw opon dla mnie do tego kłada, do tego w jaki sposób ja jeżdżę, w jaki sposób ja się bawię tym kładem, z tyłu Ripple, z przodu Cypressy i myślę, że to by był zestaw idealny do wszystkiego. Długie wyprawy, długie wycieczki, ostre błoto, woda, piasek. To by był mój zestaw idealny. Także myślę, że na tym kończę to podsumowanie. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie w komentarzach, chętnie Wam odpowiem. I to tyle. Do zobaczenia na szlakach.